Ćwiczenie trzecie. Wysokie przeniesienie przez stronę zdrową z łóżka na krzesło. Stopy chorego przesuwamy dość znacznie do tyłu. Opiekun blokuje kolano chorego po stronie niedowładnej. Sięga pod zdrowe ramię i kładzie rękę chorego na swoim ramieniu. Drugą ręką chwyta pośladek po stronie niedowładnej. Chory może oprzeć się na ramieniu opiekuna. Teraz chory wstaje po przechyleniu do przodu górnej części ciała. Zawsze zabezpieczaj kolano chorego, ponieważ waga ciała przenosi się na niedowładną stronę. Chory obraca i odsuwa zdrową nogę od łóżka. Teraz waga ciała jest ponownie przenoszona na stronę zdrową. Stopa niedowładna jest obracana z pomocą opiekuna. Jeśli to konieczne, kroki te są powtarzane. Podczas siadania chory powinien przytrzymywać się podłokietnika, utrzymując górną część ciała wychyloną do przodu.